Siema, witam was w drugim odcinku z tych wakacyjnych vlogów, gdzie mamy gorszą jakość. Dzisiaj też temat, który był w komentarzu. Transfer Depaya. Tam ktoś płacze, to mi zagłusza. Czekajcie, może tak sobie przejdę. Tak? Dobra. Transfer Depaya do Manchesteru United. Depay, zawodnik, który został królem strzelców Ligi Holenderskiej, który jest lewym skrzydłowym, który miał też sporo asyst. Gość, który praktycznie dlatego tą ligę wygrał, prawda? No i za 26 chyba milionów euro, albo 24, coś koło 30 milionów funtów przechodzi do właśnie Manchesteru United. 21 lat, czy to jest dość spora cena? Nie, to jest cena za takiego młodzika dobra. Pogby wycenią na 30 milionów funtów, to nie jest dużo za takiego gracza. I teraz tak, czy ten transfer będzie dobry? Moim zdaniem będzie wyśmienity, bo Manchester w tamtym sezonie brakowało im strasznie, strasznie im brakowało dynamicznej gry. Oni mieli posiadania po 80%, po 70%, ale nie potrafili dojść do bramki. Depay jest strasznie dynamiczny, strasznie szybko rozgrywa i on im pomoże właśnie z akcji dochodzić do sytuacji, a nie tylko do bezsensownego klepania wzdłuż pola. Dlatego myślę, że to jest idealny gracz do tego klubu. Jest dość drogi, ale też strasznie dobrze się rozwinie, myślę, pod okiem takiego Giggsa, pod okiem Scholesa. Nie wiem, czy Scholes jeszcze jest w sztabie tym właśnie trenerskim, takim głębszym. Chyba jest, więc Giggs, Scholes. Tam krzyczą na mnie, czy nie na mnie? Patrzcie, tam stoją, krzyczą. Giggs, Scholes właśnie go jeszcze lekko polepszą, się przesunę znowu. Co ja tam właśnie mówiłem? Kurde, mnie tak rozpraszają. No ogólnie mówiąc, chodzi o to, że był w cenie jak na takiego młodego gracza z potencjałem dość tani. Gość jest królem strzelców jako lewoskrzydłowy. 22 bramki, daje mistrzostwo klubowi, ciągnie go, po prostu ciągnie ten klub. No i teraz będzie u jednego z najlepszych klubów Anglii. Zastąpi prawdopodobnie Younga bądź Di Marię, który też grał na tym lewym skrzydle, ale potem Young go wygryzł, więc wygryzie Younga. Myślę, że będzie dużo od tego Younga lepszy i on jest jeszcze młody i to jest jak Pogba, on pod okiem dobrego trenera, pod dobrych asystentów, dobrych starszych kolegów tak się rozwinie, że gość może być na poziomie Hazarda spokojnie, moim zdaniem. Chciałbym go w Chelsea, jest w United, moim zdaniem bardzo, bardzo dobry transfer. Nie ma co, po prostu czego zarzucić. Cena dobra, gość dobry, statystyki dobre, perspektywy dobre. Co więcej powiedzieć, moim zdaniem świetny ruch transferowy. Dobra, teraz jakieś takie już na koniec pytanko do was. Waszym zdaniem to był dobry ruch, czy był przepłacony, czy może jest przereklamowany? Piszcie w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Siema. No, wyłączcie. No.